Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Serwadek, lecimy sobie z kolejnym odcinkiem z Farming Simulator 17 na kanale w zimowej aurze. Jest ze mną dzisiaj prezes. Dobry. I lecimy sobie, ja go już gdzieś słyszę. Co on tu robi? Patrz ta kozaka. Właśnie raz sobie podjazd. W dzisiejszym odcinku będzie dalszy ciąg ośnieżania, tym razem będzie to już będzie to właśnie gospodarstwo. Udało mi się jakoś co? Nic. Udało mi się jakoś bramę gwiazdową ośnieżyć, ale dzisiejsza praca będzie trochę inaczej polegała, ponieważ najpierw postaram się zrobić przejazd do przyczepy, żeby na przyczepę można było ładować właśnie śnieg. Będziemy go sobie przewozić dalej gdzieś na pole. Będę musiał, bo myślę dzisiaj trochę krótszy odcinek zrobić niż nie tak jak ostatnio taki długi, bo o Jezu, odbija to się na moim zdrowiu. Bo znowu tak, że mam tym razem 12 po północy. Trochę późno. No on tam za dużo gada. No. Ty montrale sobie, ty tego nie renderujesz i nie czeka, żeby się wyrenderowało. No tam. Za dużo tam śniegu się nażar. Za dużo śniegu się nażar. Ło, co to było? I gosu przyczyściło go. Mam baga miałem. Laga miałam, baga. Dobra, nie tak. Oj. Ty. No. Najpierw wystawimy sobie przyczepę, jak widzicie, nie wiem czemu tu już na nie trochę napadało, nie wiem czy mam dziurawy czy coś. Ale to już mniejsza z tym. Bierzemy sobie, przyczepiamy tym przyczepę i no i będziemy naładować na nim śnieg. Dobra, zobaczę jeszcze czy nagrywam. Tak, zatrzymuję nagrywanie. Wszystko jest bardzo ładnie. Ulu, ile mam tego śniegu. Ogólnie dziękujemy wam za 10 tysięcy. O Jezu, balika się walnął. O nie, zawiesiłem się. Ale góry mi ten. Wjechać chcę. Dziękujemy wam ogólnie za 10 tysięcy subskrypcji. Tak jak mówiłem, Wigilia już jest 10 070, aż już, więc tyle normalnie. Bum. Tyle. Kabum. Bardzo dużo was jest. Coraz więcej. Z czego niezmiennie się cieszymy. Nie, nie było. Dobra. Aż tak się ciężko ludzie gada teraz, wszyscy na jedzeniu. Tak, każdy ma dosyć. Chciałbyś najlepiej tak spać. Najlepiej każdy by chciał spać, ale nie. Odcinek trzeba nagrać. Odcinki muszą być. Dobra. Pawełka za mnie nie ma niestety. Niestety, ale Rajwer miał też być, ale no, nie dziwię mu się. Wszyscy świętują i ten, i ogólnie no jest późno. No tak trochę, wiesz? Dobra. Sobie tutaj ośnieżymy troszkę tą gospodarkę, bo jest ciężko, powiem. No jest ciężko. No. Jakieś kolędy sobie dam, ale tym razem zagraniczne jakieś. Tak cichutko, żeby praw autor doripali. Wiecie jak ci zrobiłem. Co? I tak ci dorobią. Nie, bo Urbana oglądałem i nie miał. No to poczekaj kilka dni. Nie, no chyba nie. Oczywiście pozdrawiam. Jeżeli ogląda to. Nie no, jakoś idzie ten śnieg już brać. Mnie tam się dobrze ocięża. Powiem ci, że za bardzo ten tur, jak mam w tym zatorze, za bardzo bierze do siebie, ale za mało odchyla i trochę wolno się sypuje. No ale już. A nie, to my tutaj jest wszystko okej. Okay. To już cicho nie wnikajmy. To nie jest sprawa. Ja będę do serwatka chodził. Co do mnie? Gdzie do mnie? Śnieg będzie. Nic. Mówiłem, to ty słuchaj, nawet ja mam tak fajnie, że jak opuszczę do końca łyżkę, to akurat jest równo. Że nie bierze w dół. Jak mam równo wypoziomowane. Akurat idzie równo. Pociesz się. No. To masz dobrze. A ty nie? Kurde, mała ta pojemna ta łyżka, dużo śniegu i nie wejdzie. Bo ja myślę, że do razu nie musiał sobie jeszcze. Masz tego samego jak ja, nie? Teraz. To malutką masz. Sztola. Dobra. Nie no! Idzie jakoś.
Wyjdziemy sobie tam chyba to pole z tyłu, tam gdzieś za tym masejem. Tam dalej oczywiście, nie tak blisko, tam dalej. Ogólnie na ludzi się patrzę, już jest 10, mówię, o panie. O cię babka. A ogólnie babka, o trzeba babkę ogarnąć na jakieś odcinki, nie, bo chce ta babkę. Ogólnie babka nic nie ma zmieniać, babka ma być taka jak jest, słyszałem. Tak mi ludzie szeptali. Znaczy, no. Ja też słyszałem ogólnie co innego, że serwatyki prezes mają ten, jakiegoś specjala z babką robić, ale ja już nie mówię, nie? Wiem, to ten. Dogadujemy się z pewną osobą powoli. Czy dogadujemy, no już omawialiśmy szczegóły. Ale my nic dalej nie mówimy, prezes, nie? Jaką? Kto z kim? No kto no? No kto no? No nie wiesz. Poczekaj tam, bo ja nic nie wiem na ten temat. Wiesz, ty co mi mówiłeś. Wspomniałem o babce na odcinku mu tej osobie. No. Może będzie bardzo ciekawe, aż was to zaskoczy normalnie. Powiem tak, ci co będą hejtowali, że podrabiamy czyjąś babkę, jednym słowem im się zrobi tak. Szczęka im opadnie. O, tak to będzie. Dokładnie. Jak oczywiście wszystko wypali. Ale powinno wypalić. Będzie kozak, pany. Zgasimy tylko. Na odcinek będzie taki inny, no. Taki fajny będzie. Na pewno. Na pewno wam się będzie podobało. Ja już jadę z pierwszą przyczepą. Ja też tu wyjeżdżam. Ale mi śnieg topnieje na przyczepie. A mi też. Spada mi śnieg. Ty, to szybko, żeby strat nie było, to skupu posprzedaj. Cicho, skup. Chociaż nie przyjmowali. Może przyjmują, wiesz, raz w roku jest. No, ale no, znaczy u nas, ale nie ma śniegu, tak, taki to jest. Taki to jest rok. Tak. Wiemy sobie. Ogólnie powiem wam, że będzie można drift robić. Ło, ty, przyczepa bokiem. Będę tam do tego, do bagna woził. Do bagna. O. Siema, sąsiad. A, widzę, jedzie kramerem. Ja tam wchodzić, gdzie było. O kurda, cię rzuca. Jak przyczepka daje radę? Przyczepka, ładowarka. Ładowarka ciemnie, dobra. Przyczepka daje radę. Przyczepka to była jeszcze tak na odcinku. O, do tego. Matko Bosko, i po tym, o Jezu, i po tym. I po choince z tym, z lampkami. Matko Bosko, żem tu będę sypał. Oj, letor. Widzisz to samo co ja? Co? Czarny śnieg mam na przyczepie. Czekaj, idę do ciebie. Jak czarny śnieg? No czarny śnieg, nie wiem czy to ty widzisz, czy mi się to zbagowało. Czekaj, czekaj na mnie, idę do ciebie. Jaki czarny śnieg? O czym teraz gadasz? Czarny śnieg widzę czarny. Buzie widzę buzie. Nie no, ja mam biały śnieg. Ja? Ale na przyczepie? No, przyczepie. Teraz ci spojrzę. Ty, ja nie wiem co ty żeś brał dzisiaj na tych, u ciebie na tej wiklinie. Ale to chyba było coś niezdrowego. Nie. Bo żeby czarny śnieg widzieć, to już trzeba mieć fazę. Ty, zakopałem się. Jo. No jo. Gadasz. Mam jechać cię wyciągać, że tak naprawdę? Ale kuźwa, czekaj. No nie gadać. Podymy. Jechać? Ale ty za co mnie tu pociągniesz? Czekaj, jak... O, dobra. Łyżką się tu wytabrałem, rozsiłem. Chyba, że tak, bo ja bym musiał odkopywać ogólnie ten, wiesz co. Pol, tak jest. Pol, no. Się gdzieś za podział mi. Ogólnie to sąsiad mi tu pozwolił jechać, tutaj ma pole, czy tu łąkę. To ja ci na wszystko pozwalam. To nie twoja łąka w ogóle, Gosie. I tam sobie sypiemy do tego rowa, bo gdzie później po polach, no to... Za dużo by było tych kałuż. Ja może tu pola, tego. Ja tam na pole Boże. O, to sąsiad niezły jesteś. Turyn. Powiem, że ty masz dosyć ośnieżone, bo jeszcze będziemy musieli po tych świętach te wyzwu z buraków. No a tam tylko dwa kursy, bo... Dużo nie będzie. Ogólnie parę osób zaproponowało, znaczy jedna osoba. Aha. Zaproponowała, żeby zrobić wyciąganie właśnie tym tirów. Oj. Może nie wyciąganie tirów zrobimy, ale po prostu, no taki odbór zimowy, nie? Najwyżej, żebyśmy tam coś może wykombinowali z tym, że więcej na przykład wyjścimy sobie tych buraków tam coś. Nie wiem, dopisali, ale nie wiem, się da. Czy coś. Wtedy może nawet było tirami, no. Nie wiem, czy by
się by to zobaczymy, podobało, jak będzie. Bo ja już mam prawie sobie wiasek śnieżony, tak ładnie. Mi powiem ci, że jakoś, jakoś to idzie. No mi też odcinki się, znaczy odcinki. Mi też to idzie jakoś odcinki. Co? O lagach teraz chciałem wspomnieć, że nawet dzisiaj się dobrze gra. Bo wczoraj ma, co o ty? Miałem lagi. Mam twardy śnieg, że masz mi tyłek podnaszać, jak podnaszam śnieg. Nie, ja mam tutaj wszystko pięknie. Czy mi chodzi, że ty o to zaczepiłem łyżką i dlaczego tak mówisz, że twardy śnieg? A. Więc no. Kurde, ten kramer troszkę niski jest, jak tu wjadłem na ten, to się wiesi. Kramer? Wiesi się. Ja tam z torem jadłem, więc nieźle. No byłem... Fajnie, fajnie już. Kurde. Teraz wam powiem, że przed świętami może tak nie czułem tego klimatu świąt. Ale teraz, teraz już jest już lepiej, już ta choinka ubrana. Ten zapach choinki, nie? Ten, o, znaczy, wiecie, z całą rodziną. Wigilia bez sprawy, no. Tak, już trochę inaczej to się czuje. Na początku to tak ciężko było, a teraz... Już pełna przepach, kurde, już drugą szczepnię. Sam szalejesz. No, trzy szczepy wiozę i myślę tam. Dzisiaj krótszy odcinek, bo naprawdę jestem skonany. Ostatnio był taki długi, wyczerpujący, aż prawie 40-minutowy, więc... Mam nadzieję, że wam się w ogóle podobał 40 minut, nie wiem co by na to takie nieraz. Nie no, wysiedlenia, powiem ci, że może teraz już te wysiedlenia spadły, nie? Ale w ciągu 2 godzin było 2500 wyświetleń. No, no to. No wszyscy mają tam jeszcze sam... Teraz jest 3 coś, wiesz? No bo tam jest. Dużo nie będzie, no ale, ale ładnie. Mi się podoba. Tak. Wiemy śnieg. Dobrze, że ona jest taka fajna zwrotna, bo mam tu mało miejsca. Z lodu i tak by było ciężko trochę. Dobra. Nie, no idzie to. Ło, o, kurde. O, ale przyczepa poszła. Skubana rasa. To nie jest to skubana. Dobra, tym razem idę popełnię tego samego błędu i trochę wezmę taki łukiem bardziej to. Jasno mnie. Nie wiem, jak się podobał wam śnieg i powiem wam, że czytałem rano komentarze, no to, to tak rano to nie było. No, rano, ale rano to nie było. Że ktoś się pytał, jak dodać w grę śnieg, po prostu to nie, nie wgrywamy, tylko jest mod season, na... Season, no, 4 po roku. To się nie wgrywa, a gdzie jest season? Ale... Season jest na mod hubie, czyli na głównej stronie farminga z modami. Tak, i tam znajdziecie choinka, też tam się ktoś pytał, właśnie choinka jest. Też na tym. Ogólnie tam... większość modów na tej serii, chociaż... Nie no, jest dosyć dużo bozetory. Mój zetor jest, nie jest, a chyba przepas IPA nie jest. No jest trochę modów, też nie jest mod huba, no ale większość jest moim zdaniem. Mój Jundir jest chyba ten, ten... Nie, moje były dwa Jundira z mod hubu, wiem. No ale nie, ale... znaczy teraz tego Jundira nie znajdziesz, tego twojego małego, nie wiem czemu. Małego właśnie go, tak jak mod na początku, mod season. Bo wykasowali. Nie wie, bo po prostu może, nie wiem, powołany w ręce nie ten i... I dlatego był wydany, a nie. Ale mi się podoba, dobrze go mam. Może na jakichś stronach byś go znalazł, wiesz? Ale na głównej farminga nie znajdziesz. To mod season? Nie, mi chodzi o tego Jundira. Tak. Tam no. Gdzieś na jakichś zagranicznych takich typowo LS Wordach znajdziesz go. Bo oni tam się nie czepiają tam na takich stronach, to wiecie jest. Nie wiem. Nie wiem. Nie pomogę. Tak. Ale nie wiem. Jakoś idzie, powiem ci. Jak to idzie? No dobrze, idzie dobrze. Już mam prawie cały taki główny plac odśnieżony. No ja tu... Tak średnio, mała łyżka, tak by było szybciej. Ogólnie jeśli zauważyliście, to tak trochę posprzątaliśmy na gospo. Zostały tutaj tylko... Znaczy prez posprzątał mi. Ja tam coś robiłem, nie wiem, co ja no robiłem. To jak... Myłeś się. No, myłem się. to ten... To prez ogarniał właśnie belki tam postawił, wszędzie widzicie w tamtej wiacie. Wszystkie maszyny są pochowane, więc no, postarał się prelepić. Normalnie. Jak nigdy. Jest na szybko, trochę trzeba było to ogarnąć. No ale jest dobrze, tak. No to nie zasypało jeszcze śniegiem. Ktoś znaczy, pisał zasypało. Właśnie też o tej serii, kilka osób, widziałem, że było no, kilka. No właśnie chciałem o tym wspomnieć, no ale mów, no. Że mamy albo coś zmienić mapę i nową serię, albo zostawić i kombinować.
Tam pisali, że kombinować właśnie. Ja mam pomysł inny. Tobie jeszcze przez tego nie mówiłem. Ale powiem tak z grubsza. Tobie powiem tak na razie, żeby nie wiesz. Kurde. Że nie powiedzieć, nie? Bo nie jest wszystkiego mówić na odcinku, żeby była niespodzianka, nie? Ale mam zamiar właśnie ponieważ to mapa jest fajna, nie? I powiem wam tyle, widzowie. Chcę zostać z tymi samymi klimatami tej mapy, czyli chcę mapę od tego samego autora. Dalej nie podpowiem wam co. Dalej nie będę wam mówił co, ale mam taki jeden plan. Ale to już... Uuu, planuje, to się robi groźnie. Robi się groźnie, tak, bo powiem ci, że Venturio robi dosyć dobre mapy i... No, nie będę mówił dalej, bo wszystko będzie wiadomo, nie? Robi no. się groźnie, Zadymka fiu-fiu. Zadymka fiu-fiu. To nie jest zadymka. Koty w klubie, jak ja wow, to wow, wow. Turu, koty. Taska nie ma niestety. Kurde. Kto nie ma? Taska. A, Pawełka. Pawełka. Nie, Pawłeka raczej. Pawłek. Nie, Pawłek ogółem. Dobra. Ja jadę z trzecią przyczepą i będziemy kończyć dzisiaj. Ja jadę z drugą przyczepą. Czekaj na mnie. Ty coś opierdylasz, ty. Ja mam tutaj bardziej zakamarki niż ty. Tutaj sobie jedziesz. Ja pierdzielisz. Ja mam przód i tył. Pierdzielisz od rzecz. Dobra, ja już sobie jechałem, jestem na asfalcie. Koty w klubie, jak ja to lubię. Koty. Sąsiad tu głębi ze spługiem. To żeś sąsiad teraz zabłysnął. Cicho, bo ten pług jest taki, kurde, duży trochę. To żeś sąsiad teraz pobłysnął, ty. Ty masz skręt na 4, ja tylko na 2 jeżdżę do tego pługu z przodu. Panie, po co sobie pługa nie czepiesz? Ugębacie? Pługi nam na razie zostały, bo tam są, ty mówił, że tak przyjdą do mnie starocze wichury. Mamy dalej odśnieżać właśnie. Nadal to u nas zostało. No. Ale my to wykorzystamy, tak na swoje potrzeby. Jeszcze. Nie będzie wiedział, jak mu widzowie nie tego, wiesz. Nie podkablują, że my używamy na swoje potrzeby tych pługów. Ale cicho bądź tam, nie? Sobie nic nie mów, ta i wójtowi. Bo oni to nam załatwili. Tak. Dobra, zajeżdżam sobie. Będziemy kończyć dzisiaj. Te dzisiejsze nasze zmagania. Więc tak, jeżeli odcinek wam się nie, dość mam. Ktoś pisał właśnie też, że mamy robić drifty na śniegu, no może zrobimy jakieś tam... Może taki beczny odcinek tak, bardziej. Tak, ostatni właśnie, myślę zrobić właśnie ostatni odcinek z tej serii w zimę. Taki bekowy, z driftami, coś takimi rzeczami. Może ściągniemy jakiś właśnie mod, ale na jakieś samochody, czy tam na coś i tak no, właśnie no, będziemy zobaczymy. Sobie tym. Może zrobimy coś a la skoki narciarskie, jak widziałem jednej osoby, coś wymyślimy, no, żeby z przytupem zakończyć tą serię, nie? Coś tak sobie i myślę, że wtedy na ostatnim odcinku będzie babka też. Będą dymy. Dobra, więc tak, jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę, subika kanale. Prez, pożegnaj się. Do widzenia. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.